Jesteśmy na terenie ośrodka wypoczynkowego Głębokie. Lipcowe przedpołudnie zachęca do relaksu na świeżym powietrzu. Jednak to za chwilę. Najpierw sprawy ważniejsze. Jest ze mną Jacek Bełz, miejscowy przedsiębiorca, gospodarz obiektu Pensjonat pod Strzechą. Współorganizator dzisiejszego spotkania. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Śniadanie biznesowe. Coś takiego na naszym terenie po raz pierwszy. Śniadanie biznesowe. Co szef kuchni poleca na dzisiejsze śniadanie? No, z racji tego, że znajdujemy się nad jeziorem, to na pewno będzie ryba. Oczywiście też będzie jajecznica i jeszcze kilka atutów, które mamy w naszej kuchni. Kto jeszcze organizuje dzisiejsze spotkanie? Nasze spotkanie jest współorganizowane przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych pana Łukasza Babierowskiego i Anelis Studio Irenę Bilewicz-Wysocką. Każdy uczestnik dzisiejszego spotkania musi wypełnić dzisiaj taki druk. To jest nowość. Tak, jest to nowość. Spowodowane jest to pandemią koronawirusa. W związku z sytuacją, jaką mamy, musimy zarejestrować wszystkich uczestników, którzy są. Ci uczestnicy muszą nam podać swoje dane teleadresowe, żeby w przypadku, gdyby coś się wydarzyło, żebyśmy mogli odpowiednim służbom podać wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. Oczywiście mamy też dla każdego maseczki, także jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Pani Irena Bilewicz-Wysocka, Anelis Studio z Zielonej Góry. Witam Panią serdecznie. Jedna ze współorganizatorek dzisiejszego spotkania. Oddaję Pani głos. Faktycznie, mam tą przyjemność razem z kolegami współtworzyć pierwsze w powiecie międzyrzeckim spotkanie networkingowe, zwłaszcza teraz, czyli w czasie pandemii. Jesteśmy w trakcie przygotowań, myślę, że jakieś 30-40 minut i już zaczną przychodzić pierwsi goście i ruszamy. Spotkanie networkingowe jest o tyle wyjątkowe, że po pierwsze przedsiębiorcy są bardzo spragnieni już tego wyjścia z domu, z tego wirtualnego świata, są spragnieni kontaktu ze sobą. Jak już od wielu lat prowadzę i współpracuję właśnie z takimi osobami prowadzące takie działalność, to po prostu przedsiębiorcy na takich spotkaniach mają możliwości rozwoju swoich działalności. Jedni sprzedadzą, drudzy kupują, jeszcze inni po prostu zapoznają się i z czasem tworzą jakiś nowy projekt. Cała idea networkingu ma to do siebie, że nie tylko poznajemy się, tak jak tu zjemy coś dobrego, wypijemy kawę, ale właśnie nawiązujemy współpracę. Jak wiemy, czasem współpracujemy na jednym terenie, a okazuje się, że nie znamy ani swoich potrzeb, ani tego, co mogłoby się przydać na przykład naszemu koledze przedsiębiorcy, a na przykład mamy to w swoich zasobach. A takie luźne spotkania mają właśnie na celu to, żeby się nie tylko poznali, że cześć, co robię, ale cześć, co robię, co potrzebuję lub w czym mogę Ci pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Grzegorz Platokos, Prudential Polska, jeden ze sponsorów dzisiejszego śniadania biznesowego. Witam Pana serdecznie. Witam. Jak to się stało, że znalazł się Pan na dzisiejszym śniadaniu? Znam Jacka Bełza, który powiedział, że chce w lokalnej społeczności, w naszym powiecie, zorganizować spotkanie przedsiębiorców. Miało się odbyć w marcu. Dzięki tej sytuacji, która była, nie odbyła się. Dobrze, że teraz w bezpiecznych warunkach odbywamy to spotkanie. I często na takich spotkaniach biznesowych jestem. Rozmawiam z ludźmi o biznesie. Pracuję w branży finansowo-ubezpieczeniowej i mówimy o bezpieczeństwie w biznesie. Pan również prowadzi działalność gospodarczą. Tak, od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Jestem mieszkańcem powiatu międzyrzeckiego, Międzyrzecza dokładnie, i wraz z panem Jackiem Bełzem wspieram go w rozwijaniu lokalnych przedsiębiorców i biznesu na terenie Międzyrzecza. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
pan Łukasz Pabierowski z Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych z Zielonej Góry, jeden ze współorganizatorów śniadania biznesowego. Szanowni Państwo, bardzo miło, że możemy gościć na ziemi międzyrzeckiej. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych jako spółka samorządowa angażuje się w rozwijanie kontaktów biznesowych i jest patronem również dzisiejszego wydarzenia. To już drugie śniadanie, które współorganizujemy, również dzięki uprzejmości pana Jacka Bełza i pensjonatu pod Strzechą. Jesteśmy dziś w Międzyrzeczu nad Jeziorem Głębokim. Mamy bardzo wielkie zainteresowanie tego typu inicjatywami. Służą one do łączenia kontaktów biznesowych, wymian, budowania relacji. W tym świetnie odnajduje się Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych, który również ma ofertę dedykowaną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z tego regionu. Trwają ostatnie przygotowania do śniadania biznesowego, a ze mną jest starosta międzyrzecki, pani Agnieszka Olender. Witam panią serdecznie. Witam bardzo serdecznie, panią redaktor i państwa. Czego spodziewa się pani po dzisiejszym spotkaniu? Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że została podjęta taka oddolna inicjatywa przez Fundusz Poręczeń Kredytowych, że mamy możliwość spotkania się takiego bezpośredniego z przedsiębiorcami. Przecież działamy w warunkach szczególnych, ciągle panującej jeszcze pandemii, ale uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ten bezpośredni kontakt, możliwość wyrażenia swoich, że tak powiem, w tym czasie możliwość wymiany doświadczeń trudnych, bo tak naprawdę ten czas pandemii dotknął bardzo mocno i przedsiębiorców, ale również samorządy. Wobec tego myślę, że wymienimy się dzisiaj tymi doświadczeniami, porozmawiamy sobie, jak radziliśmy sobie nawzajem w tym trudnym czasie kryzysu i mam nadzieję, że to będzie początek tych śniadań biznesowych z naszymi przedsiębiorcami. Pozwoli to też wypracować jakąś wspólną taką płaszczyznę współpracy na kolejne lata. Dziękuję za rozmowę. Śniadania biznesowe stają się coraz popularniejszą formą ułatwiania nawiązywania kontaktów między firmami, głównie lokalnymi. Takie wydarzenia często organizują samorządy, organizacje pracodawców czy ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Do pensjonatu pod Strzechą przybyło 30 przedstawicieli różnych biznesów z Poznania, Szczecina, Wrocławia, Zielonej Góry, Nowej Soli, Wodzisława Śląskiego i Międzyrzecza. Niestety kilka osób nie mogło wziąć udziału w spotkaniu ze względu na to, że zostało poddanych kwarantannie. Organizatorom spotkania zależy na integracji przedsiębiorców z powiatu międzyrzeckiego, a także umożliwienie wymiany usług i doświadczeń wśród właścicieli podmiotów gospodarczych oraz otwarcie na innych przedstawicieli małego i dużego biznesu. Kolejna jakby sprawa, puszczę niemalże jak w szkole listę, panie Tomaszu. Bardzo proszę, żeby wszyscy się na nią wpisali również, ponieważ jest nam również potrzebna do podłączenia pod dokumenty, więc bardzo proszę znaleźć się na liście, podpisać się. Jeżeli kogoś z państwa nie ma, to dopisać się na ostatniej stronie. Po uroczystym powitaniu gości rozpoczął się blok wystąpień biznesowych. Spotkanie poprowadziła pani Irena Bilewicz-Wysocka z Aneri Studio z Zielonej Góry. Myślę, że powoli możemy zaczynać
i że mówię, kwadrans akademicki się skończył. Tych Państwa, których nie znam, bardzo mi miło. Irena Bilewicz-Wysocka. Dzisiejsze spotkanie jest taką inicjatywą, która powstała tak naprawdę jeszcze kilka miesięcy temu. W międzyczasie się trochę zmieniła, ewoluowała i dzięki temu właśnie razem z Jackiem, czyli z właścicielem tego urokliwego miejsca i z prezesem, panie prezesie, proszę się pokazać, Funduszu Poręczeń Kredytowych, właśnie spotykamy się tu w takich okolicznościach networkingowych. Niektóre twarze są mi bardzo dobrze znane, ponieważ są to przedsiębiorcy, z którymi współpracuję już bardzo długo. Niektóre są dzisiaj dla mnie nowe. Myślę, że ten, kto już brał udział w spotkaniach networkingowych, wie, z czym to się je, a jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to dzisiaj będzie miał, mam nadzieję, miłą i ciekawą przygodę. Ja oddaję głos na początek właścicielowi pensjonatu i bardzo dziękujemy za to, że pomogłeś nam dzisiaj tutaj się spotkać. Dzień dobry, Jacek Bełz. Tak jak już Irena powiedziała, jestem właścicielem tego pensjonatu, prowadzę usługi hotelarsko-gastronomiczne od ponad 20 lat. Jeżeli chodzi o spotkania tego typu jak dzisiejsze, od kilku lat bardzo zabiegałem o to, żeby je zorganizować i w tej chwili dzięki Irenie i Łukaszowi to pierwsze spotkanie dochodzi do skutku. Bardzo Państwu dziękuję, że zaszczyciliście nas. Niestety w dobie pandemii część osób, które miały przyjechać, nie dojechały. Też to nasze spotkanie jest organizowane w mniejszym gronie niż planowaliśmy to marcowe, bo marcowe miało być prawie dwa razy liczniejsze grono. Ale miejmy nadzieję, że to pierwsze przetrze nam trochę szlaki i jeżeli się uda, spotkamy się jeszcze w tym roku, mam taką nadzieję, i wtedy będzie nas troszeczkę więcej. Bardzo serdecznie dziękuję pani staroście Agnieszce Olender za objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia i oczywiście za obecność i panu burmistrzowi Skwierzyny Lesławowi Hołowni, że nas zaszczycili. Tak, bardzo dziękujemy tym. Ja zresztą oddam mikrofon tutaj, po części też jakby nie było gospodarzowi tego pięknego powiatu. Dzień dobry, Agnieszka Olender, starosta powiatu międzyrzeckiego. Tutaj nasi lokalni przedsiębiorcy mnie znają, natomiast widzę przedsiębiorców z naszego województwa. Bardzo serdecznie Państwa witam. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nasz rejon. Mamy sporo do zaoferowania, mamy tereny inwestycyjne, ale również piękne tereny turystyczne. Zresztą powiat międzyrzecki opływa tymi walorami przyrodniczymi. Mam nadzieję, że złapiecie bakcyla i zechcecie tutaj do nas wrócić. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać sobie w kuluarach, wymienić się wspólnie doświadczeniami. Mam nadzieję, że podzielicie się też Państwo ze mną informacje, jak radziliście sobie w tym trudnym dla nas, zresztą wszystkim, czasie, bo zarówno Wy jako przedsiębiorcy borykacie się z wieloma problemami, tak samo my, samorządowcy, odczuwamy skutki tej pandemii. Ja, jeżeli jesteśmy już przy temacie koronawirusa, chciałam Państwu powiedzieć, że do tej pory dosyć długo broniliśmy się i byliśmy taką zieloną wyspą. Chętnie odwiedzali nas w Czasowicze, zresztą czynią to nadal. Natomiast no, od 2 tygodni stwierdzone zostały pierwsze przypadki zakażenia. Wobec tego, jak widzimy, niestety pandemia się rozwija. I cieszę się, że jest ten moment, kiedy mogliśmy się naprawdę jeszcze spotkać bezpośrednio, bo tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijała dalej i kiedy będzie możliwość takiego następnego spotkania. Także życzę owocnych obrad, wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, dwa zdania. Proszę Państwa, po biskupie ksiądz się nie powinien wypowiadać. Także. Nie powinienem tego robić, ale złamię zasady. Raz mi się zdarzyło tylko złamać tą zasadę, że dzisiaj będzie chciałem. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia i cieszę się, że jestem z Państwem. Co prawda tak nie powinno się mówić, ale o 13 mam bardzo ważne spotkanie, również biznesowe, z kolejnym inwestorem, który się na tym terenie pojawił. I pojawiają się ci inwestorzy, także to, co pani starosta powiedziała, to jest dobre miejsce na spotkania, dobre miejsce na wypoczynek, dobre miejsce na inwestowanie i dobre miejsce dla współpracy. Jesteśmy bardzo otwarci na spotkanie z państwem
W Skierzynie również, mówię może nie w takiej konwencji, ale indywidualnie zapraszam do Skierzyny. Już się nie mogę doczekać tego kolejnego spotkania, o którym Jacek mówi. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. My chętnie przyjedziemy do Skierzyny również. Chciałabym jeszcze oddać głos panu prezesowi. Tak, tak. Przy okazji, słuchajcie, jakby ta nasza część dobrze zna prezesa Funduszu Poręczeń Kredytowych, Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i spotykamy się tu też między innymi dzięki właśnie funduszowi. Dziękuję, Irena. Tak jak powiedziała Irena, część osób mnie zna, widzę ta strona, szczególnie prawa, też kojarzę tych przedsiębiorców, nie tylko. Miło mi, że mogę tutaj być, miło mi, że fundusz może po raz kolejny wspierać tę inicjatywę razem z Ireną i razem z Jackiem. Możemy tutaj dla was przygotować takie spotkanie. No miało to być oczywiście już w marcu, no ale z wiadomych przyczyn już nie będę o tym mówił. Musieliśmy to przełożyć, natomiast jest to jakiś cykl, który zakładamy i jeżeli państwo będziecie zainteresowani udziałem w takich spotkaniach i tu, i w innych miejscach, również prosimy o kontakt, prosimy być z nami, śledzić to, co się dzieje, bo mamy plany ambitne jeszcze w tym roku i w kolejnych latach chcemy stworzyć z tego typu wydarzeń jakąś markę w połączeniu właśnie z samorządami, dlatego się cieszymy, że pani starosta i pan burmistrz jest z nami, więc to jest cenne, ja reprezentuję spółkę samorządową, potem powiem o tym kilka słów, niektórzy z was znają bliżej, inni mniej. Stąd też czuję się w obowiązku i w chęci, i w przyjemności patronowania takim wydarzeniom, więc pozostaję tutaj dzisiaj z państwem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i ja myślę, że ostatnia osoba, która, dzięki której też tutaj jesteśmy, to już zaprosimy pana do nas na środek i zaczniemy już tą część oficjalną. Dzień dobry, witam państwa. Część osób też znam, może bardziej z lewej niż z prawej, ale nie chodzi o poglądy na szczęście. Moje nazwisko Grzegorz Platokos, ja jestem mieszkańcem Międzyrzecza, od 25 lat prowadzę też własną działalność gospodarczą, co prawda już bardziej w Polsce niż w samym Międzyrzeczu, tak? To jest taka siedziba, tak jak i pani starosta powiedziała, słuchajcie państwo, my tu oprócz tego, że możemy robić biznes i wypoczywać, to ja zawsze mówię tak, 1,5 godziny do Szczecina, godzina do Poznania, 4 godziny do Warszawy, chyba że 45 minut z Babimostu, no niby Zielonej Góry, lotniska. Także jesteśmy bardzo, bardzo dobrze lokalizacyjnie. Ja działam w branży finansowo-ubezpieczeniowej i też jestem po wielu spotkaniach w Polsce odnośnie tej sytuacji, która funkcjonuje i biznesie, którym ja prowadzę. Ostatnio miałem spotkanie z Witoldem Orłowskim, który się dowiedział. Grzegorz Platokos, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w Prudential Polska, mówił o finansach i zabezpieczeniu prowadzonych biznesów w formie ubezpieczeń i prawnych uwarunkowań. Więc tak, ja może nie będę też jakoś specjalnie przedłużał, na pewno nie mam tak dobrej mowy jak tu mój kolega przed. Postaram się tylko w kilku słowach, by niektórym przypomnieć, niektórym... Blok prelekcji zakończył pan Łukasz Pabierowski z Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który przekazał wiele cennych informacji związanych z finansowaniem przedsięwzięć biznesowych. Spółka celowa powołana w celu pomagania przedsiębiorcom, czyli państwu, stąd też ta obecność tutaj, nasz patronat nad tego typu imprezami, po to, żebyście państwo mieli świadomość, że taka organizacja jest i może was wspierać. Często w taki sposób dosyć wydatny, można powiedzieć, i wręcz nieodpłatny, bo to jest, tak jak mówiłem, nie jest to spółka powołana do generowania zysku, tylko do pomagania. Także myślę, że warto to wiedzieć, nie jest to komercyjna żadna inicjatywa ani podmiot, tylko jest to stricte samorządowa spółka. Także kapitału mamy dość dużo, bo to jest 47 milionów, on jest w całości przeznaczony na poręczenia dla firm. Te poręczenia... Kolejnym punktem programu były prezentacje. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przedstawienie siebie i swoich biznesów, co pozwoliło bliżej poznać firmy i profile ich działalności. To po tej części już luźnej, takiej, która jest przeznaczona tylko dla was, żeby sobie pogłębić ewentualne relacje, dowiedzieć się czegoś więcej, co by was zainteresowało w danej osobie lub w prowadzonej działalności. Chciałam tylko powiedzieć, że networking to nie jest to, że dzisiaj tutaj wszyscy wyjdziemy z masą kontaktów, z przypływem na naszym koncie milionów.
może się po prostu za jakiś czas okazać, że osoby, które tutaj dzisiaj spotykamy, mogą nam po prostu w czymś pomóc. Mogą nam pomóc na przykład w tym, że znają jakiegoś prezesa, do którego my się nie możemy długo dostać, a mamy, nie wiem, na przykład ofertę. Mogą nam pomóc w tym, że zakupią od nas nasz produkt, co oczywiście wszystkim jak najbardziej życzę, bo jak najbardziej też o to w tym chodzi, a może się po prostu okazać, że gdzieś za jakiś czas się znowu spotkamy i w wspólnej inicjatywie zrobimy coś zupełnie innego, o czym w tej chwili nawet nie myślimy. Miłym akcentem spotkania była przygotowana przez organizatorów loteria wizytówek. W środkę Marysię wcieliła się starosta międzyrzecki Agnieszka Olender. Nagrodami były obrazy z kolekcji zgromadzonej w pensjonacie pod strzechą i drobne upominki. Ten punkt programu, obok oferty stołu szwedzkiego, bez wątpienia został najlepiej przyjęty przez uczestników. Loteria była ostatnim przedsięwzięciem części oficjalnej, po której rozpoczęły się indywidualne rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania i przedstawicielami samorządu.